Witaj w analogowym vlogu. Vlogu szczególnym, vlogu specjalnym, vlogu interwencyjnym. Vlogu, który nagrywam z nieskrywaną przykrością, że coś takiego w ogóle miało miejsce, ta sytuacja, do której się zaraz będę odnosił, ale również vlogu, który nagrywam z uczuciem nadziei. Nadziei, że uda się coś w tym kraju zmienić. Jeśli bowiem poświęcisz mi chwilę czasu na obejrzenie tego materiału, a potem kolejne kilka chwil na podjęcie działania, mamy szansę nie tylko pomóc, mam wrażenie, niewinnemu i skrzywdzonemu człowiekowi, ale również na trwałe zmienić coś w naszym chorym kraju. Słuchajcie, no zacznę od początku. Wszystko zaczęło się od wiadomości, którą dostałem w sobotę późnym wieczorem na swój prywatny fanpage. Wiadomość ta brzmiała jak setki, a nawet tysiące innych, jakie dostaję regularnie. Miałem wrażenie, że chodzi po prostu o to, że jakiś nastolatek chce, żeby popromować mu film na tak zwanym YouTubie, bo chce po prostu, żeby jego film miał więcej wyświetleń. Ale zwykle takie wiadomości po prostu ignoruję, bo nie można pomóc wszystkim. Jakbym wrzucał na swój fanpage wszystkie linki, które mi widzowie przysyłają, to wrzucałbym je co 3 minuty i fanpage zamieniłby się w śmietnik. Ten jednak coś mnie tknęło, obejrzałem film. Ten film, link do tego filmu znajduje się w opisie, on też za chwilę będzie się tutaj pojawiał w prawym górnym rogu, w związku z tym, no, będziesz mógł go obejrzeć. Ten film jest szokujący. Z tego filmu wynika bowiem, iż strażnicy miejscy, później w komentarzu jest uzupełnione, że w miejscowości Szczecinek, no jakby to ładnie ująć, pobili, a może nawet skatowali młodego człowieka, żeby wymusić na nim podpis pod mandatem, czyli, no tak mówiąc językiem zupełnie normalno-ludzkim, zupełnie kolokwialnym, do złożenia, do przyznania się do winy wbrew sobie. Czym bowiem jest podpis złożony na mandacie? Jest uznaniem tego mandatu, jest przyznaniem, że ten mandat nam się należy, że jest słuszny. No, krew w żyłach się człowiekowi mrozi. Ja już mam swoje lata. Pamiętam czasy, znaczy pamiętam, to prawda jako dzieciak, ale jeszcze pamiętam czasy komuny, gdzie można było zostać zawleczonym do tak zwanej suki, gdzie odpowiednie służby, no po prostu znęcały się, katowały nad ludźmi. To wygląda na to, z tego filmu wynika, że strażnicy miejscy właśnie zrobili coś takiego samego. I zrobili to z najniższych możliwych pobudek, bo chcieli gnojowi wlepić mandat, a gnój nie chciał się zgodzić na ten mandat. W związku z tym go pobili, żeby ten mandat dostał. Rzecz totalnie szokująca. Przez dłuższy czas zastanawiałem się, co z tym robić. No bo ten film teoretycznie może być fejkiem, prawda? Czyli oszustwem. Nie ja ten film zrobiłem, nie ja go wrzuciłem do sieci, nie ja go upubliczniłem. W tym momencie jeszcze nawet nie wiedziałem, kto ten film zrobił, kto jest na tym nagraniu, więc się bardzo długo zastanawiałem, czy go wrzucić. Dlaczego to zrobiłem? Z dwóch powodów. No bo są dwie opcje, tak zero-jedynkowe. Albo ten film jest oszustwem, albo ten film jest prawdziwy. Jeśli ten film jest oszustwem, to jego nagłośnienie nic nie szkodzi, a nawet pomaga. Dlaczego? Bo tam nie widać twarzy. Skoro nie widać twarzy, to nie ma groźby, że ktoś, kto obejrzy ten film, dopuści się linczu, dopuści się samosądu, zrobi cokolwiek złego. Bo ten film w żaden sposób nie wskazuje winnych dla takiego zwykłego człowieka. A jeżeli ten film zostanie nagłośniony, a później w ramach postępowania wyjaśniającego, czy w ramach jakiegokolwiek innego postępowania wyjdzie, że to jest oszustwo, to autor tego filmu zapewne zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i będzie nauczka dla wielu ludzi, że takich oszukańczych filmów do sieci wrzucać nie wolno. Natomiast jeśli ten film jest prawdziwy, to jest wielka szansa, żeby skończyć z bandytyzmem w mundurach. Bo nie oszukujmy się, nie ma nic gorszego niż człowiek, który ma chronić prawa, ma chronić ludzi, ma egzekwować prawo, ma bronić obywateli, a tych obywateli katuje, jest przestępcą, łamie prawo, miał go wymuszać jego przestrzeganie, a sam je łamie. To jest najgorsze, co może być. No oczywiście na tym filmie łatwo sobie policzyć, że tam no, na pewno doszło do kilku czynów zabronionych. No, przede wszystkim pobicie. Tak wygląda, że on został
uderzany, tak? Zmuszanie do przyznania się do winy, właśnie tym pobiciem i kilka innych rzeczy, no tam jest ewidentnie bardzo, bardzo źle. W związku z tym postanowiłem ten film troszeczkę nagłośnić. Wrzuciłem go na swój fanpage z odpowiednim komentarzem i on się bardzo, ale to bardzo ładnie rozszedł. Rozszedł się między innymi dlatego, że mimo późnej godziny ten mój apel podłapało wiele sław polskiego internetu. Podłapał go Dnitrozyniak, podłamał go Isamu X Pompa, podłapał go Negatyw, wreszcie podłapał go król polskiego YouTube'a, czyli Sylwester Wardęga. Wielki szacunek dla ciebie, Sylwestrze. Oni wszyscy rozpromowali ten film i dlatego w momencie, w którym ja wrzucałem ten film na fanpage, on nie miał jeszcze nawet 300 wyświetleń, a w momencie, w którym nagrywam ten vlog, wyświetlenia tego filmu idą już w dziesiątki tysięcy wyświetleń i będą szły dalej, bo ten film obejrzy masa ludzi. Ten film w internecie się już rozszedł, internet przemówił. Jest jednak wielka prośba do ciebie, abyś poświęcił chwilę czasu, bo po pierwsze, wiecie jak to jest z internetem. Internet jeśli przemówi, jeżeli przemówi długo, jeżeli wyjdzie z internetu, to może być nawet tak jak w sprawie ACTA, gdzie to internet, internauci, którzy się zrzeszyli, którzy działali, doprowadzili do tego, że w Polsce nie zostało uchwalone chore prawo. Ale jeżeli coś się w internecie pojawi jak ten słomiany płomień i wybuchnie i za chwilę zgaśnie, to nie bójmy się, ta sprawa zostanie zamieciona pod dywan. Już w tej chwili dostałem informacje o rzekomych, mówię rzekomych, bo jeszcze tego nie sprawdziłem, rzekomych oświadczeniach komendanta Straży Miejskiej w Szczecinku, że strażnicy to w ogóle nic złego nie zrobili, że ten młody człowiek to jak był przewożony tym pojazdem Straży Miejskiej, to sam się uderzał w głowę, tak? I nerki może sobie też sam odbił, a strażnicy miejscy, którzy z nim jechali, to na pewno nic nie robili, prawda? I w ogóle nie mogli go powstrzymać, żeby sobie sam w głowę nie robił. Potrzebna jest presja społeczna, bardzo duża presja społeczna, żeby to po prostu śledztwo było rzetelnie przeprowadzone, bo inaczej jak wiele tego typu spraw, gdzie po jednej stronie stoi funkcjonariusz, nawet tylko Straży Miejskiej, po drugiej zwykły człowiek, to zostanie zamieciona pod dywan i nic z tego nie będzie. Sam fakt, że ten człowiek się zdecydował na taki desperacki krok wrzucenia tego do internetu, to świadczy o tym, że zapewne coś tam jest nie tak. Słuchajcie, ja dzięki temu, że mam naprawdę wspaniałych widzów, udało mi się już dostać kontakt, nie do osoby, która montowała ten film, nawet nie do osoby, która nagrywała ten film, ale do rzekomego poszkodowanego. Oczywiście nawiążę kontakt, oczywiście będę mu pomagał w miarę moich możliwości, oczywiście będę starał się doprowadzić do tego, jeżeli jeszcze ta sprawa nie została zgłoszona do prokuratury, rzekomo została, to żeby to zgłosił. A jeżeli naprawdę została zgłoszona, to patrzeć na ręce prokuratorowi i w razie czego, gdyby on próbował coś, nazwijmy to kolokwialnie, zamiatać sprawę pod dywan, żeby działać, żeby interweniować, będę robił co tylko w mojej mocy. Ale moja moc nie jest wystarczająco duża. Potrzebuję twojej pomocy, drogi widzu. Mam nadzieję, że mój kanał wideo prezentację, a może nie mój. Może widzisz ten film przypadkiem. W takim razie witaj i zapraszam cię do obejrzenia pozostałych moich filmów. Mam nadzieję, że ci przypadną do gustu. Słuchajcie, są po prostu dwie potrzeby. Pierwsza jest taka, żeby podtrzymywać zainteresowanie tym tematem. A druga jest taka, żeby ten temat wyszedł poza internet. I już mówię, jak to zrobić. No, jak podtrzymywać zainteresowanie tym tematem? W najprostszy możliwy sposób. Po prostu musisz zrobić to, co zrobił ten mój wspaniały widz, który tą sprawę zaczął. Bardzo cię proszę, wstaw ten film do siebie na Facebooka i poproś swoich znajomych, żeby podyskutowali o problemie. Podyskutowali o moim komentarzu, ale przede wszystkim o tym autentycznym filmie. Link do niego znajduje się w opisie. Porusz ten temat w pracy. Jeżeli możesz, jeżeli jesteś widzem jakiegoś dużego vlogera, wstaw mu go.
Niech on też się odniesie. Może skomentuje mój film, może wstawi go do siebie na fanpage'a, a może jeszcze lepiej, bo to nie chodzi o to, żeby promować ten film, chodzi o to, żeby promować ideę. Jeszcze lepiej, gdyby on obejrzał ten film, obejrzał film źródłowy i sam się na ten temat wypowiedział, nakręcając dyskusję, bo to chodzi o to, żeby było zainteresowanie. Jeśli będzie zainteresowanie, to zainteresowanie przekłada się na coś, co się nazywa presją społeczną. A jak jest presja społeczna, to nasze kochane instytucje jakoś tak lepiej i sprawniej działają. Wreszcie, słuchajcie, są wybory. Idą wybory samorządowe. Trzeba wreszcie, politycy nas wiecznie wykorzystują. My mamy do wyboru co wybory, my mamy taki dylemat, będąc owcami. Czy wybrać lwa, czy wybrać wilka, czy może wybrać hienę. Kto ma nas tak naprawdę zżerać, za przeproszeniem. Ale teraz to my możemy wykorzystać ich. Słuchajcie, teraz politycy, zwłaszcza samorządowi, bardzo mocno siedzą w internecie. Wyślij ten film swoim lokalnym politykom. Niech zabiorą głos w ramach kampanii wyborczej, niech się do tego odniosą, dbaj o to, wywieraj presję. Niech się odnoszą do mojego filmu, tylko do sytuacji. Do sytuacji. Wreszcie. Słuchajcie, koniecznie apeluję przede wszystkim do mieszkańców Szczecinka. Cała ta sytuacja zdarzyła się bowiem w Szczecinku. Słuchajcie, prosta piłka. Macie tam władze samorządowe i te władze samorządowe chcą zostać wybrane. No to jasno dajcie im do zrozumienia, że takiego wała zostaną wybrane, jeżeli do wyborów samorządowych ta sprawa nie zostanie wyjaśniona. Nie chodzi o to, żeby skazać tych strażników miejskich. Chodzi o to, żeby sprawa została wyjaśniona. Wreszcie, idźcie do wszystkich innych kandydatów, niech oni zabierają głos w dyskusji. Niech oni idą do swojej centrali. Słuchajcie, wybory samorządowe teoretycznie są odpolitycznione, ale w praktyce to jest jedna wielka polityka. Tam też jest PiS, tam też jest Platforma, tam też jest SLD, tam też jest PSL, tam są wielkie partie. W związku z tym, jeśli mały, lokalny działacz powie nagle swojej centrali, słuchajcie, mam problem na szczeblu centralnym, pomóżcie mi to rozwiązać, to sprawa trafi na biurko posiedzenia rządu, później trafi na biurko ministra sprawiedliwości, pójdzie do prokuratora generalnego, który mimo całej niezawisłości prokuratury i tego, że prokuratorom, przepraszam za wyrażenie, wpierdzielać się w śledztwa nie można, to i tak zawsze to robią, i tak się zawsze wpierdzielają, to niech raz w życiu wpierdzielą się we właściwej sprawie, bo ta sprawa nie może zostać zamieciona pod dywan. Dlaczego? Bo jeżeli to prawda, to w Szczecinku są bandyci noszący orzełka na czapce i to hańbi wszystkich, którzy kiedykolwiek tego orzełka nosili. To jest prawda. Po drugie, jeżeli ta sprawa zostanie rzetelnie wyjaśniona, to jest szansa, że tacy inni bandyci z orzełkiem na czapce dostaną jasny komunikat. Skończyły się te czasy, gdy byliśmy bezkarni. Teraz już nie możemy. Wreszcie jest szansa, że inni ludzie, porządni funkcjonariusze, którzy widzą, że ich koledzy są takimi bandytami w mundurkach, wreszcie się przemogą, wreszcie się odważą i zaczną działać. Słuchajcie, jeżeli ci kolesie tak robią, to nie jest jednorazowy jednorazowy przypadek. Oni mają to w zwyczaju. Taki Szczecinek to jest bodajże 40-tysięczne miasto. To jest małe miasto, więc garnizon Straży Miejskiej też jest mały. Więc oni tam się wszyscy znają i koledzy z pracy doskonale wiedzą, że ci ludzie tak robią. Więcej. I tutaj dochodzi do sedna. To nagranie może być niewystarczające jako dowód w sądzie. W ogóle każde nagranie może być niedopuszczone jako dowód w sądzie, jeśli sąd go nie dopuści, prawda? Natomiast, jeżeli ci ludzie mają zwyczaj tak postępować, to oni pewnie już to postępowali tak wcześniej. I tutaj apel do poprzednich ofiar pobić albo innych wymuszeń strażników miejskich w Szczecinku, albo w jakimkolwiek innym mieście. Zgłaszajcie się do prokuratury. Nie bójcie się tego. Zróbmy wreszcie porządek. Dajmy odpór bandytyzmowi w mundurach.
Wreszcie, apel do pozostałych funkcjonariuszy, do tych porządnych funkcjonariuszy. Przestańcie się na to zgadzać. Pamiętajcie, wy ślubowaliście, wy nosicie orzełka. Wam za to płacą, żebyście byli porządni i żebyście chronili tych ludzi. Macie ich chronić również, a może nawet przede wszystkim przed innymi ludźmi noszącymi mundur, którzy są zwykłymi bandytami. Przestańcie ich kryć, bo nie reagując na zło, jesteście współwinni. I tyle. Słuchajcie, no po prostu, to przez to, że są tacy ludzie jak oni, to są pojedyncze jednostki w waszych formacjach, które są wspaniałe, które sprawiają, że w miastach jest spokój, na wsiach jest spokój, nie mówię to o Straży Miejskiej, bardziej o policji, które sprawiają, że po prostu nie rządzą nami bandyci, nie rządzą nami gangi, nie rządzi nami mafia. Ale przez to, że pojawiają się takie pojedyncze czarne owce, to ludzie nie lubią generalnie Straży Miejskiej, nie lubią policji, nie lubią innych tego typu formacji i przez to właśnie ludzie tak strasznie się cieszą, jak Sylwester Wardenga was ośmiesza. Nie dlatego, że te filmy były śmieszne, bo były, tylko dlatego, że ludzie was nie lubią i chcą patrzeć, jak jesteście ośmieszani. A chcą patrzeć, że jesteście ośmieszani, bo są pojedyncze czarne owce, przez które wy macie złą opinię. Więc apel do was, skończcie z kryciem tych czarnych owiec. Jeżeli wiesz, że gdzieś u ciebie na posterunku, w garnizonie, w komisariacie jest ktoś, kto łamie prawo, którego powinien chronić, działaj. Wreszcie apel do prokuratury. Droga prokuraturo, słuchaj, no chyba ci nie muszę mówić, tak? Po tamtym filmie, no to mam wrażenie, powzięłaś informację o możliwym popełnieniu czynu zabronionego. Działaj. Działaj rzetelnie. Tu nie chodzi o jakiegoś małego gnojka, 20-latka, który się stawiał funkcjonariuszom, więc dostał w pierdziel. Tu chodzi o elementarne poszanowanie prawa. Tu chodzi o to, że ludzie mają mieć zaufanie do policji, zaufanie do Straży Miejskiej. My, podatnicy, płacimy policjantom, płacimy strażnikom miejskim. Oni mają nas chronić, a nie katować w tak zwanych sukach, prawda? Jakie brzydkie słowo na samochód z kogutem, suka. Skąd to się wzięło? To jest jeszcze z komuny, a teraz powraca. Wreszcie apel do włodarzy, apel do wszystkich, którzy chcą kandydować na jakiekolwiek stanowisko w Szczecinku. Apel przede wszystkim do w tej chwili rządzących Szczecinkiem. Proszę was, zróbcie dziennik internetowy, dziennik publiczny, tak żebym ja i wszyscy ludzie, wszyscy obywatele mogli do niego zajrzeć. I codziennie wpisujcie, co zrobiliście, żeby ruszyć tą sprawę, co zostało wyjaśnione i jak szybko to możecie wyjaśnić. Apeluję do was, apeluję do wszystkich wyborców. Jeżeli władze Szczecinka tego nie zrobią, jeżeli nie będą udowadniać nam codziennie, że sprawę ruszają, że nie zamiatają pod dywan, nie głosujcie na nich. Po prostu nie głosujcie. Postawcie im sprawę jasno. Ta sprawa jest dla nas ważna. Nie chcemy samosądu. Nie chcemy linczu. Chcemy wyjaśnienia tej sprawy. Jeśli to jest fake, autor tego filmu musi zostać ukarany. Jeśli to nie jest fake, Straż Miejska w Szczecinku musi zostać ukarana. Muszą zostać znalezieni winni tego haniebnego czynu i oczywiście muszą zostać wyciągnięte konsekwencje wobec przełożonych, którzy powinni byli wiedzieć i powinni byli reagować. Mam nadzieję, że tylko powinni byli, a że nie wiedzieli. I to jest tyle, moi kochani. Pamiętajcie, internet już przemówił, ale chodzi o to, żeby przemawiał dalej, aż do wyjaśnienia tej sprawy. A jak nie, to cały czas będzie tak, jak jest, a jest źle. Jest tak, że młodzież, zamiast uważać policjantów za ludzi, którzy służą i chronią, którzy są po to, żeby im służyć, żeby ich bronić przed bandytami, oni uważają policjantów za jednych z bandytów. Policjantów. A o strażnikach miejskich, o których tutaj jest mowa, mają jeszcze gorsze zdanie. Zmieńmy to. Bardzo was proszę, zmieńmy to. A ja chciałem powiedzieć na koniec tyle, że mam numer telefonu do poszkodowanego, już to mówiłem w filmie, ale ja sprawy nie zostawię, zrobię wszystko, żeby chłopakowi pomóc, ale potrzebuję waszej pomocy, żeby jemu pomóc. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!